Mnie też z moją uwagę zwróciło i podobało mi się bardzo to, jak patrzy Pan na polską szlachtę i jej rolę w ciągu dziejów. No bo wiadomo, jest taki wątek, który niezbyt pochlebnie się o niej wyraża, że to wiadomo, że to stamtąd wyszło to potem nieszczęście rozbiorów, ta degrengolada ogólna, prawda, to Polska nierządem stoi, tak. Takie rzeczy. Tymczasem, jak się czyta pana książki, to dużo takich ciepłych słów pod ich adresem pokazuje to, że to byli ludzie, którzy naprawdę no, słono płacili krwią i również w gotówce, tak? Na utrzymanie czegoś, co nazywało się Pierwsza Rzeczpospolita, tak? No właśnie, no na ich barkach spoczywało utrzymanie tego kraju, dlatego że nikt poza szlachtą tak naprawdę nie był tym zainteresowany. Więc mamy mamy kilka takich kalek historycznych, kalek w sensie materiału powielającego i kalek w sensie tym drugim, również można to tak określić, bo mamy tak zwane wzmocnienie władzy królewskiej, co prawie zawsze oznacza wzmocnienie władzy banków. Mamy anarchię szlachecką, co jest po prostu rozpaczliwą obroną własności. No i mamy jeszcze mamy wzmocnienie roli miast, tak? Czyli wzmocnienie roli miast to tak naprawdę wzmocnienie roli mafii, które działają w miastach, prawda? Mafii gospodarczych i takich zwyczajnych, uzbrojonych w noże. Zanim do tej szlachty. Mamy taką sytuację. Wojska Filipa II podchodzą pod Paryż w pewnym momencie. Nie ma żadnej obrony. Francja się kończy. Katarzyna Medycejska, święta kobieta, która jest opisywana jako absolutny potwór, co jest oczywiście kłamstwem, apeluje do miast, przebłaga patrycjaty o wyłożenie gotówki i zwerbowanie rekruta. Te pieniądze przychodzą bardzo szybko i te oddziały wyruszają w pole równie szybko. Francja jest uratowana. I ja teraz mam takie pytanie. Czy jest jakaś praca, gdzie jest napisane czarno na białym, ile pieniędzy w czasach kryzysowych, w czasach, kiedy trzeba było ratować królestwo, wyłożyły miasta i ile żołnierza się za to zwerbowało? Mnie to szalenie interesuje. To jest jedno z ważniejszych pytań. Ja nie znam na nie odpowiedzi. Być może bardzo dużo, prawda? Być może nie mam się o co czepiać. Być może bardzo dużo. Natomiast ja bym się chętnie dowiedział, ile tego było. Tak po prostu. Ile tych ludzi było, ile tych pieniędzy. Żeby to gdzieś w tabeli było, żeby każdy sobie mógł przeczytać. Mam wrażenie, że tego nie ma. Obym się mylił. No więc ciężar obrony kraju spoczywał na szlachcie. W ogóle nie ma o czym gadać. Dlatego wojny XVII wieku były próbą utrącenia szlachty. Każdy, kto próbował zamachnąć się na wolność szlachecką, to wróg. Po prostu. Trzeba to sobie powiedzieć jasno. To wróg i postać czarna. Nie ma się w ogóle nad takimi postaciami co litować. Przede wszystkim musimy wracać do tej tradycji szlacheckiej i przede wszystkim musimy tych ludzi, jakby to powiedzieć, wymyślić na nowo. Dlatego, że ich obraz w książce, literaturze i filmie to też jest jakaś olimpiada dla niepełnosprawnych. Te wszystkie popularyzatorskie historie, z którymi mamy do czynienia, takie jakby naśladujące Sienkiewicza, prawda, one robią więcej złego niż dobrego. Dlatego historia musi być w każdym pokoleniu opowiadana na nowo. W każdym pokoleniu opowiadana na nowo. W Wielkiej Brytanii jest nieskończona liczba biografii królowej Elżbiety, nieskończona liczba opracowań na najrozmaitsze tematy. Ja myślę, że są specjalne budżety państwowe na to, a jeżeli nie państwowe, to regionalne, prawda, albo miejskie. Ciągle coś powstaje, to się ciągle opowiada na nowe sposoby. Natomiast my mamy ciągle tą wizję XIX-wieczną, taką bardzo, moim zdaniem, nie a propos naszej wiedzy obecnej, dość poważnej, naszej wiedzy o świecie, która się zmieniła, sam pan przyzna, bardzo. Musimy to wszystko napisać od nowa. Musimy przedstawić tych ludzi jako ludzi, którzy walczą z hydrą o zachowanie własności. Po prostu. Bo to jest tak, że jeżeli państwo nie ma doktryny imperialnej, która się opiera zawsze na okradaniu obywateli, a ma własność, to przetrwa. I imperia przede wszystkim uderzają we własność, w indywidualną własność, w ograniczenie indywidualnej własności. A szlachta z tej walki wyszła zwycięsko i trzeba było absolutnego zubożenia kraju, przebiegunowania świata całkowicie, zlikwidowania szlaków wschodnich, handlowych, żeby tę warstwę zdegenerować i doprowadzić ją do upadku. I to też do końca się nie udało, bo ten koniec tak zwanego feudalizmu,
jak się to tak szyderczo troszeczkę określa, nastąpił w Polsce wraz z końcem I wojny światowej tak naprawdę. Tak. No. Podoba mi się bardzo to bardzo plastyczne przedstawienie dworu polskiego jako ogromnej sieci, tak, spójnej dość, tak, wyznającej tą samą religię, mającej taki sam jakby, nie wiem, no, kodeks honorowy i tak dalej, nawet język. No, oczywiście język, ale też władali językiem francuskim, czyli językami zachodnimi, więc to była warstwa bardzo wykształcona, bardzo odpowiedzialna, bardzo patriotyczna. I uzbrojona. I uzbrojona, i mogąca bronić kraju. Pan to bardzo pięknie pokazał, jeśli te terytorialnie, jak to się rozciągało, na jakim obszarze. To jest fascynujące. Trzeba sobie uświadomić pewne rzeczy proste. Trzeba zacząć od rzeczy najprostszych. Jeżeli mamy miasteczko Wolsztyn, które leży bardzo daleko na zachód. Bardzo daleko na zachód. I to jest, powiedzmy, taki najdalej na zachód wysunięty pałac polskiego ziemiaństwa. Tak? I mamy Tymoszówkę nad Dnieprem, prawie nad Dnieprem, bo nie nad samym Dnieprem leży, gdzie się urodził i wychował Karol Szymanowski. Tak? Jeżeli mamy Litwę Kowieńską i mamy Dniestr, to jest obszar, na którym mieszkała polska szlachta w dworach i pałacach. To byli ludzie różnego stopnia zamożności. Natomiast no, to, co znaczy ten mój postulat, żeby myśleć o tym w sposób nowoczesny, no to żeby myśleć o tym jak o organizacji po prostu. My musimy o tym myśleć jak o organizacji. Nie jak o czymś sentymentalnym, sympatycznym, gdzie jest klawikord, pianino i tak dalej. I stara ciocia, która dostaje globusa. Dostaje globusa. My musimy o tym myśleć w sposób nowoczesny, czyli jak o organizacji. No to jest organizacja przede wszystkim gospodarcza, która potrafi założyć bank na przykład, prawda? Która generuje przychody, nie musi się zadłużać. To nie jest prawda, że wszystkie dwory były zadłużone. To nie jest prawda, że wszyscy jeździli do Monte Carlo i przegrywali tam ogromne majątki. Tak się zdarzało. Natomiast tak nie było wszędzie. To jest organizacja, która ma misję kulturową, prawda? To jest organizacja, która ma misję militarną, ponieważ no tak jak prosta sprawa, jest ściana, na tej ścianie wisi broń biała, tak? Jest szafa, w tej szafie są sztucery. Tak? No więc w razie jakiegoś zagrożenia i po folwarku kręci się co najmniej kilkunastu mężczyzn, którzy się posługują tymi narzędziami w sposób dalece przewyższający przeciętną. Dalece przewyższający przeciętną. To są ludzie, których nie trzeba było szkolić wojskowo. To nie było tak, do wojska szli chłopcy ze wsi i oni tam musieli odbywać przeszkolenie, natomiast ci, którzy byli we dworze czy synowie, prawda, gospodarza czy służba, to byli w większości ludzie przyzwyczajeni do broni. No i przyzwyczajeni do koni też, co miało w czasach przed I wojną światową znaczenie kapitalne. No więc, no i jeszcze... Przebywanie na przykład długo na mrozie podczas choćby lodowego. No właśnie. Poza tym no, nie było wychowanie miękkie. My musimy o tym pamiętać, że to wychowanie dworskie to nie było tak, jak nam to przedstawia komuna, prawda? Czy jak nam to przedstawiają jakieś filmy takie pisane przez no, jakichś kompletnych profanów, laików i ludzi no, głęboko nierozumiejących zagadnienia. To nie było wychowanie miękkie. To jest najważniejsza rzecz. Stamtąd nie wychodzili jakieś pięknoduchy, prawda, które nie wiedziały, jak świat wygląda. No i przede wszystkim ludzi tych stać było na wykształcenie. Na wykształcenie na uczelniach zagranicznych przeważnie. Oczywiście głównie rosyjskich, ale rosyjskie uczelnie były na bardzo wysokim poziomie. Znaczy, mówię tutaj o zaborze rosyjskim i okresach, prawda? Przede wszystkim Wiedeń, myślę, że to jest też świat, który dawał świętych. Świat, który dawał świętych. Z dworu przecież trochę ich wyszło. Wspólna religia, która cementowała tych ludzi, no i powiązania rodzinne. To są szalenie ważne historie. Dlatego też taka organizacja była największym wrogiem wszystkich imperiów, jakie rościły sobie rozmaite pretensje i rozmaite miały plany wobec Europy Środkowej. Dlatego właśnie ta organizacja musiała zostać unicestwiona. Ziemiaństwo polskie miało sporo wad. To nie jest tak, że to była organizacja składająca się z aniołów. Oni mieli sporo wad. Natomiast największą wadą bynajmniej nie była rozrzutność moim zdaniem i bynajmniej nie była skłonność do kart.
Ale największą wadą ziemiaństwa polskiego była ta aspiracyjność, że oni wierzyli tym swoim pobratymcom z Zachodu, prawda? Wierzyli w tę kastowość międzynarodową. Tymczasem nic takiego nie było. To się ujawniało czasami, prawda? Albo Czapski został wykupiony z niewoli sowieckiej przez jakichś tam arystokratów. Ja myślę, że to akurat miało zupełnie inny charakter, ale okej. To po pierwsze. Po drugie, oni uwierzyli socjalistom. Nie należało w ani jedno słowo wierzyć socjalistom, po prostu w ani jedno. Natomiast to, że ziemiaństwo polskie dało się zwieść tej idei postępu, prawda, że oto nadchodzą nowe czasy i oni muszą coś położyć w ofierze na tym ołtarzu nowych czasów, no to jest zupełny absurd, bo ci ludzie zostali zniszczeni podatkami. No i to jest właśnie też ciekawe, co pan wspomina, że jaki był problem pana zdaniem, tak jak wyczytałem tu pana, II Rzeczpospolitej, że ona właśnie, to były te socjalistyczne koncepcje oparcia budowy nowej Polski na urzędniku, tak? A nie na właśnie tej klasie społecznej, która się do tego nadawała najlepiej. Był gotowy schemat, prawda? Pierwsza rzecz, bo tak jak ktoś napisał, to nie ja jestem autorem tego pomysłu, ale jeden z blogerów, którzy są aktywni na portalu Blog Media, i on tam napisał wprost, że Polska roku 1918 i 19, ona się nie odrodziła, ona się ujawniła. Po prostu, ona się ujawniła. To była Polska, która wyszła z dworu. Tak? To była Polska, na której czele stali podoficerowie z wiedeńskiej Kriegsschule, prawda, i oficerowie, którzy tam zostali wychowani, czyli Galicja, tak? A której trzon główny stanowiła ta szlachta, powiedzmy z Kongresówki i Kresów, która zajmowała się właśnie strzelaniem do pudełka zapałek i szarżą na lance albo na szable. Tak to wyglądało. To była Polska, która się ujawniła. To jest szalenie ważne, bo ona była na bardzo dużym obszarze. Wolsztyn, Tymoszówka, tak? I teraz... Zamiast tego, tej struktury, która istniała, przyszli socjaliści i zaproponowali coś innego, prawda? Zaproponowali jakieś koncepcje. Oczywiście to jest tak, że Piłsudski i ludzie z jego otoczenia, oni byli poddawani różnym politycznym naciskom, prawda? To jest tak, że inne narody miały swoje aspiracje, prawda? I my te aspiracje rozumiemy. Natomiast z tych aspiracji, przypominam, nic nie wyszło. Prawda? Więc jeżeli mamy aspiracje, a to jest polityka, nie ma powtórek, prawda? Nie ma drugiego życia, więc jeżeli mamy jakieś aspiracje, dajmy na to białoruskie i ukraińskie, no to te aspiracje muszą, ludzie, którzy te aspiracje mają, muszą być świadomi tego, gdzie one zostaną zrealizowane, prawda? I jeżeli oni mieli taką nadzieję, że swoje aspiracje zrealizują w Rosji Radzieckiej, to po prostu ja bardzo przepraszam, ale chyba zwariowali. Bo imperia mają to do siebie, że z każdej żywej i prawdziwej struktury robią dekoracje, robią wydmuszkę, po prostu wypychają to coś i robią z tego eksponat. I tak jest, i tak było za Związku Radzieckiego z Białorusią, tak było z Ukrainą, prawda? Po prostu. Strój ludowy to nie jest istota sprawy, prawda? To nie stanowi o nacji. O sile jakiegoś narodu stanowi własność, a nie dziwna czapka. Musimy mieć taką świadomość. Po prostu. Te dziwne czapki niczego nie zmieniają. No więc jeżeli te aspiracje innych narodów były skierowane przeciwko nam, prawda, i jeżeli one były inspirowane przez kogoś z zewnątrz, to warto teraz zapytać przez kogo, prawda? Warto zapytać przez kogo. I ciągle pada pytanie o pokój ryski, prawda? I o granicę ryską. I rozmaite koncepcje wokół tego się snują. Ja nie dam teraz wyraźnej odpowiedzi na to, dlaczego tak się stało. Natomiast ja jestem przekonany, że to było czyste, absolutne zło. Z każdego punktu widzenia i dla wszystkich. I dla wszystkich po prostu. Jeżeli oni tego dzisiaj nie rozumieją, a pewnie nie rozumieją, dlatego że ta cała propaganda historyczna jest ciągle wymierzona w nas, prawda? I ze szczególnym wskazaniem właśnie na polskie ziemiaństwo, które jest w ogóle uosobieniem tego czarnego luda, który tam gnębił tych biednych chłopów, no to my nic na to nie poradzimy. Możemy coś próbować, prawda? Ja mogę napisać jakąś książkę, ktoś może napisać jakąś inną książkę, będziemy to próbowali gdzieś promować, ale nie wiadomo gdzie, i tyle z tego wyjdzie. I to myślę, że to jest nie do odwrócenia dzisiaj, ale próbować trzeba. Próbować trzeba, dlatego że to nie jest tak, że imperia się zadowalają. One będą dalej tworzyć te fikcje, prawda? I będą dalej wciągać do przełyku inne narody, a my jesteśmy w kolejce. No właśnie, to jest też trochę taka smutna konstatacja, jaką pan poczynił, że my nigdy nie byliśmy imperium. Bo
miło było nawet pomyśleć, że tak jak że rzeczywiście byliśmy kiedyś tym potęgą od morza do morza, tak? Że, czyli w domyśle no, była taka, takie myślenie, że być może jakimś tam imperium regionalnym byliśmy. Pan mówi zdecydowanie, że nie. Nie. Dlaczego nie? Dlatego, że imperium to jest podstawową cechą imperium jest odwrócenie się od chrześcijaństwa. Albo podporządkowanie tego chrześcijaństwa władzy świeckiej, albo całkowite się odwrócenie się od tego chrześcijaństwa. Innymi słowy co? Nie może być chrześcijaństwa jeżeli nie wyobrażam sobie, że istnieje imperium, które ma jakieś centrum gdzieś poza imperium, prawda? No tak. Więc jeżeli Polska zwraca się w kierunku Rzymu, nie może być imperium. Nie może być imperium. Polska nie może sobie stworzyć doktryny imperialnej, może być częścią doktryny uniwersalnej. Tak to z grubsza na bardzo dużych klockach, powiedzmy, na bardzo dużych klockach pracujemy. Tak to wygląda. Więc te wszystkie to są mrzonki. Dochodzimy do rzeczy, o której tutaj mówiliśmy przy okazji świętych. Jeżeli my sobie produkujemy rozmaite wizje, prawda, albo rozmaitych bohaterów, którzy mają nas utwierdzić, że było fantastycznie, bo było imperium, tak, bo ten rycerz i taki rycerz i jeszcze inny rycerz. To są wszystko rzeczy do odwrócenia, prawda? Do odwrócenia. To są wszystko rzeczy, z których można zrobić wydmuszkę. Ze świętego Stanisława wydmuszki się nie zrobi. Po prostu. Musimy mieć tego świadomość. Więc nie było żadnego imperium. I cieszmy się, że go nie było. Bo imperium to jest coś strasznego. Imperium to jest rabunek, podbój, zniszczenie. Po prostu. Imperium to jest etatyzm, prawda? Tak. To jest okradzenie obywateli z własności albo ograniczenie tej własności. To jest odebranie ludziom radości życia, pieniędzy, wszystkiego, co ciekawe, dobre, pozbawienie obywateli rodziny, prawda, albo zepchnięcie tej rodziny gdzieś na sam dół w hierarchii wartości i zmuszenie tych obywateli albo do wojny, albo do oddawania czci jakimś przedziwnym stworom, tworom i ideom, albo udział w jakimś zbiorowym, prawda, morderstwie na przykład, prawda, które się będzie nazywało wielką bitwą o coś. Więc to są imperia i my się powinniśmy od imperiów trzymać z daleka. I nie jest powodem do płaczu to, o czym pisze Paweł Jasienica w swoich jakże sympatycznych książkach, na których się wszyscy wychowaliśmy, że to jest straszne, że polska szlachta była pacyfistyczna. Ona nie mogła być inna, ponieważ ona nie służyła imperium. Po prostu. Polska szlachta nie służyła imperium. A zatem jak skutecznie się przeciwstawić imperium w takim razie? No trzeba mieć dużo własności, którą się zarządza, trzeba płacić niskie podatki, trzeba mieć w domu broń, która będzie kontrolowana, ale cały czas nabita, prawda? Trzeba się spotykać, rozmawiać, dyskutować, trzeba mieć kontakty z poważnymi kontrahentami handlowymi, którzy są daleko od nas, a jednakowoż płacą szybko i w terminie, prawda? No to wtedy i trzeba mieć oparcie w instytucji religijnej, która ma ideę uniwersalną, rozciągającą się na jak największym obszarze. I wtedy można się przeciwstawić imperium, po prostu. A kogo by pan widział, czy jest jakiś taki kraj, który jest dla pana takim modelowym przykładem właśnie takiego oporu, udanego oporu przeciwko polityce takiej imperialnej? Właściwie przez długi czas myślałem, że takim krajem jest Francja. Ale tak naprawdę nie wiem. Dlatego, że Francja też miała zakusy imperialne, prawda? I relacja pomiędzy Paryżem a Rzymem. Miała cesarstwo przez chwilę. Miała cesarstwo przez chwilę, ale to tak był epizod. To był epizodzik. Natomiast relacje między Paryżem i Rzymem były, jak pamiętamy, skomplikowane. Natomiast Paryż, zdaje się, kiedy wchodził w tę fazę imperialną, no nie wyobrażał sobie jednak, że to się może bez Rzymu obyć. Nie wyobrażano sam sobie tam, że to może być bez Rzymu. Natomiast ja myślę, że to jest otwarta droga, że to jest przed nami, że epoka imperiów przeminie. Myślę tak, no bo inaczej po cośbym to wszystko miał opowiadać i po co w ogóle o tym gadać, prawda? Mógłbym przecież się gdzieś zatrudnić w jakiejś imperialnej instytucji, prawda? I zostać etatystą. Natomiast jestem przekonany, że będzie inaczej. Więc myślę, że ten byt polityczny, który się przeciwstawi imperium, dopiero powstanie. Oby. I obyśmy mieli w tym swój udział. Oby. Dziękuję bardzo. Dziękuję za tę rozmowę. Gościem był Gabriel Maciejewski, pisarz i bloger Korydlus. Bardzo dziękujemy za rozmowę.